Zwiedzając Szwecję, często trafiamy w miejsca, które głęboko zapadają w pamięci. Gdy mają one dodatkowo do zaoferowania sentymentalną podróż w czasie, bez wahania decydujemy się na skorzystanie z takiej atrakcji. Ale zacznijmy od początku. Tego dnia ruszyliśmy poza Sztokholm, by odwiedzić pewien pałac, którego zabudowania kryją w sobie m.in. piękną, prywatną kolekcję starych samochodów, wartość której liczona jest w milionach dolarów. Potem pojechaliśmy do miasteczka, w którym znajduje się nietuzinkowe muzeum tramwajów i to o tej wycieczce jest ten film. O prywatnym muzeum samochodów z unikatowymi i bardzo drogimi eksponatami także powstanie wideo, jednak na nie musicie trochę poczekać. Wróćmy do tramwajów, choć nie tylko tramwajów, gdyż na miejscu okazało się, że jest również hala, w której eksponowane są stare autobusy. O 108 km na zachód od Sztokholmu znajduje się małe miasteczko Malmköping, którego historia zaczyna się w XVIII wieku. Choć jest ono całkiem malownicze, my skupiliśmy się na jego największej atrakcji. Zaparkowaliśmy niedaleko starego budynku dworca i udaliśmy się kupić bilety. Okazało się, że wejście do muzeum jest wliczone w cenę przejazdu tramwajem. Całość to 120 koron za osobę. Nie jest to wygórowana cena, gdyż przejazd ważny jest cały dzień i można jeździć do woli. Niestety, my załapaliśmy się na ostatni przejazd. Podróżujący z nami pasażerowie jechali już po 2-3 razy. A to za sprawą dzieci, którym jazda 100-letnim tramwajem przypadła do gustu. Trzeba przyznać, że ta 25-minutowa nostalgiczna podróż dawała wiele przyjemności. Podczas postojów na małych stacyjkach motorniczy wykonywał cały rytuał, kręcąc dźwigniami, kopiąc w dzwonek i zwalniając hamulec. Na zajezdni opowiedział o regułach mijania się tramwajów, pokazując specjalne pałki sygnalizacyjne, które umieszczało się na zwrotnicach. Informowały one innych motorniczych, czy na torze znajduje się tramwaj. Pałki były w 3 kolorach – białym, żółtym i niebieskim. I oczywiście zastępowały wtedy sygnalizację świetlną. Podczas jazdy konduktor próbował opowiadać o trasie przejazdu. Jednak w tramwaju było tak głośno, że nic nie słyszałem. Było staromodne kasowanie biletów dziurkaczem. Pamiętam to z lat 70. i 80. na kolei. Jazda tym starym tramwajem zakończyła się na stacji, z której wyruszyliśmy. Czas zobaczyć, co kryje lokomotywownia. I tu można poczuć się jak dziecko. Nikt nie zabrania dotykania eksponatów, wręcz przeciwnie. Tu należy wejść do każdego z nich. W muzeum znajduje się ponad 40 wagonów z 12 szwedzkich tramwajowych miast. Jedna trzecia wagonów została do tej pory wyremontowana i może być wprowadzona w ruch. Najstarszy tramwaj pochodzi z 1903 roku, a najmłodszy z lat 50. XX wieku. Bardzo ciekawa jest historia tego miejsca. Warto wspomnieć, że kiedyś była tu kolej żelazna. W 1907 roku ruszył tędy pierwszy pociąg. Na całą trasę i infrastrukturę złożyły się gminy i prywatni przedsiębiorcy. Pod koniec 1907 roku okazało się, że całkowity koszt wyniósł 1 227 131 koron. Podobno miesięczna średnia pensja wynosiła wtedy około 50 koron. Za te pieniądze zbudowano 32 domy, w tym budynki gospodarcze. Trasa kolejki pokryta była stalowymi szynami o wadze 24 kg na metr i miała nieco ponad 23 km długości. Szyny spoczywały na 32 816 podkładach. Maksymalna prędkość została ustalona na 50 km/h. W pierwszych latach liczba pociągów na linii wynosiła 5 dziennie. Z biegiem lat liczba ta została rozszerzona, aby podwoić się w 1914 roku. Jednak po wielu latach konkurencja ruchu samochodowego sprawiła, że przejazd koleją stawał się coraz bardziej nieopłacalny i wkrótce zapadły decyzje o zamknięciu ruchu. 1 sierpnia 1967 roku ruch pociągów został oficjalnie zamknięty. W 5 lat po zamknięciu trasy kolejowej szwedzkie towarzystwo tramwajowe przejęło 2,5 km trasy z budynkami i stworzyło muzeum, które właśnie oglądacie. Bilet wstępu upoważnił nas do odwiedzenia budynku, w którym znajdują się stare autobusy. Z uwagi na rozmiary hali należało uważać, gdzie się stąpa, by nie potknąć się o silnik czy inne akcesoria. O tym właśnie mówiłem. stu kilka unikatowych modeli autobusów produkowanych na przestrzeni niemal 70 lat. Przykładowo ten autobus miał rowerowy bagażnik z przodu. W tamtych czasach skomunikowanie wsi z miastami nie było na wysokim poziomie. Rower często był jedynym środkiem lokomocji, który gwarantował dotarcie od przystanku autobusowego do stacji kolejowej i odwrotnie. Takie rozwiązania były dość częste w kraju Wikingów. Pewnie i teraz mogłyby się sprawdzić. Z pewnością zwróciliście już uwagę, że kierownica jest po prawej stronie. Tak. W Szwecji do roku 1967 obowiązywał ruch lewostronny. Eksponaty pozostawiono w roboczym nieładzie, czyli tak jakby przed chwilą wysiadł z niego kierowca. Muzeum Autobusów zostało otwarte latem 1999 roku w związku z obchodami stulecia autobusów w Szwecji. Muzeum zachęca do wynajmu zarówno tramwaju, jak i autobusu na imprezę. Znacie jakieś muzeum w swojej okolicy, które wynajmuje swoje eksponaty na rodzinne lub firmowe imprezy? Kreatywności w uzupełnianiu kasy muzeum na jego rozwój można pozazdrościć. Dodam, że wszyscy motorniczowie i kilka osób z obsługi działają w tym muzeum non-profit i traktują to jako hobby. Aha, należy wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. W starym budynku dworca znajduje się kawiarnia. Tutaj można kupić zarówno bilety do muzeum, jak i pamiątki. Spragnieni napiją się tu kawy, a głodnym oferowany jest domowy chlebek. Obok kawiarni znajduje się plac zabaw z drabinką i zjeżdżalnią. W samym mieście jest jeszcze kilka atrakcji. Tak więc na zwiedzanie Malmköping lepiej zarezerwować sobie kilka godzin. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ciekawych miejscach w Szwecji, zapraszam na mój kanał. Znajdziesz tam również inne materiały, które przybliżą Ci ten kraj. Będę wdzięczny za subskrypcje i komentarze pod filmem. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.